To jest bardzo ciekawe i dosyć charakterystyczne u falenopsisów. Póki pęd kwiatostanowy jest zdrowy, zielony i żywy, nie należy się bać, bo z niego jeszcze zawsze coś tam może naprawdę pięknego wyrosnąć. Jeśli się okaże, że po stracie plonków albo po przekwitnięciu ten pęd kwiatostanowy zacznie zasychać i będzie schnąć coraz bardziej. I właśnie ja mam tutaj takiego zapomnianego troszkę, taki jestem ogrodnik, takiego zapomnianego troszkę storczyka, którego pęd kwiatostanowy po przekwitnięciu, on też kiedyś był obcięty. Tutaj masz taką część właśnie, widać, to była pierwsza część pędu kwiatostanowego. On sobie z czasem wypuścił następny. Także on już był przycinany i też odradzał się. Było tutaj sporo kwiatków fajnych. Ale jeśli się okaże, że taki pęd kwiatostanowy będzie obsychał aż do końca, aż do swojej nasady, to wtedy dopiero możemy stwierdzić, że no niestety z tego pędu nic już nie będzie. Po prostu nic już nie będzie, dlatego że no on jest suchy i taki pęd kwiatostanowy jakimś ostrym narzędziem, to niekoniecznie musi być sekator. Ja jestem tutaj zabezpieczony we wszystkie narzędzia, więc ja obetnę go sekatorem. Z tego już po prostu nic nie będzie. Ja przepraszam za jakość tego filmu w tym momencie, dlatego że ja go robię za pomocą telefonu i po prostu muszę go trzymać w jednej ręce i mogę sobie drugą ręką wolną, jedyną coś tam porobić. Z takiego pędu on jest martwy. Z takiego pędu nic już nie będzie na pewno. Ale póki pęd na twoim storczyku jest zdrowy, jest zielony, jest żywy po prostu, to zawsze i nigdy nie wiadomo kiedy, może po miesiącu od opadnięcia pąków czy od przekwitnięcia, może po kilku miesiącach, ale on coś tam zawsze wypuści. No z tego pędu już nic nie będzie, więc go wyrzucamy. I co jeszcze? Ja mam tutaj jeszcze jedną roślinę. Ona... No chodź roślinka, muszę sobie tutaj zrobić trochę porządku, bo za dużo miejsca sobie tutaj pozajmowałem. Chodź roślinko. Tutaj jest taki... Jeszcze jeden storczyk, on niestety właśnie nie kwitnie w tym momencie, ale już powoli zaczyna. Tutaj widać kolejny pęd kwiatostanowy. On nie stracił pąków, co prawda. On już przekwitł prawie, ale na szczycie tutaj widać jakiś pączek jeszcze się rozwija. I właśnie, gdyby nawet tego pączka tutaj nie było, ale pęd byłby żywy, zielony, można by go obciąć, bo tutaj troszeczkę niżej już widać, że wyrasta sobie boczny pęd. O, może na tle mojej łapy to będzie widać. Już sobie wyrasta boczny pęd tutaj i z niego wykształci się przynajmniej kilkanaście nowych pięknych kwiatów, także nic się nie dzieje. Co jeszcze? Ja zauważyłem na jednym zdjęciu twojej rośliny, jest taka fotka z... No ja nie mam tutaj czegoś takiego podobnego, żeby ci pokazać. Jest taka fotka z pożółkniętym liściem. Liście u falenopsisów są dosyć długowieczne, dlatego że pojedynczy liść żyje do kilku lat nawet. Także są dosyć długowieczne, ale nie są też wieczne. One, każdy liść prędzej czy później będzie zamierał, będzie żółkł i nic się nie dzieje też strasznego. Jeśli powoli, bardzo powoli zamierają dolne, te najstarsze liście u roślin, to jest proces naturalny. Przepraszam bardzo. To jest naturalny proces i nie ustrzeżemy się przed tym, po prostu taka natura. Nam też wypadają włosy z głowy i nic się nie dzieje. No chyba, że za bardzo wypadają. Wtedy jest alarm. Ja mam tutaj, wrócę do tej roślinki, o której już Ci troszkę opowiadałem. Ja mam tutaj takiego storczyka, który właściwie w
swoim czasie tak stracił dużo liści, że pozostał mu tylko jeden. Jeden taki pokaźny liść. Już tutaj się powoli, nie wiem, czy da mi się to jakoś rozjaśnić troszeczkę, powoli tutaj ukazuje się kolejny młody listek i właśnie, jest tylko jeden liść, jeden jedyny, ale nic się nie dzieje, nie ma strachu, ta roślina rozrasta się pięknie, oj, korzenie to jej się rozrosło niesamowicie, no i właśnie, ma zamiar zakwitnąć nawet. To jest ten końcówka pędu kwiatostanowego, który pokazywałem Ci na samym początku. Co jest jeszcze bardzo ważne? Mówiliśmy sobie o temperaturze, ale bardzo ważne jest też światło. Wszystkie falenopsisy, obojętnie jakiego koloru mają kwiaty, obojętnie co to jest za odmiana, Phalaenopsis amabilis, ten gatunek, który najczęściej jest dostępny w sklepach, to jest roślina, która lubi półcień. Dlatego najlepsza dla nich będzie wschodnia albo zachodnia wystawa. Okno północne może okazać się zbyt ciemne, a południowe za jasne. Także najlepiej, jeśli masz okno na południe, to gdzieś w głębi pokoju niech sobie storczyk rośnie. A tak jak mówiłem, wschodnia strona albo zachodnia strona, one są najlepsze. To tyle może co do światła. Ważna bardzo jest jeszcze wilgotność podłoża i umiejętne podlewanie. Ono nie jest dosyć proste, a kłopot dla mnie w tym momencie też polega na tym, że ponieważ to, jak często i jakimi porcjami wody należy podlewać akurat Twoją roślinę, nie jest takie łatwe do ustalenia. Nie da się powiedzieć, czy co 7 dni, czy co 10 Twój akurat storczek powinien być podlewany, bo to zależy od wielu czynników zewnętrznych. Od tego, jak duża, jak dorosła jest Twoja roślina, na zdjęciu tego nie widać. Od tego, jakiego rodzaju substrat był użyty jako podłoże, od wielkości doniczki, od wilgotności powietrza, jaka panuje w pomieszczeniu, w którym ten storczyk sobie rośnie. Dlatego generalna zasada, jeśli podłoże storczyka przeschnie, co najlepiej stwierdzić właśnie w ten sposób. Trzeba przyłożyć palce i w ten sposób stwierdzić. Jeśli podłoże jest choćby lekko jeszcze wilgotne, nie należy podlewać. Dopiero, o to jest troszkę wilgotne właśnie, więc tego jeszcze nie podlewamy. Jeśli podłoże przeschnie, naprawdę jest wyraźnie suche, wtedy można dopiero tego storczyka podlać.